Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Cuda, cuda ogłaszają to hasło tegorocznego Orszaku Trzech Króli, który przeszedł ulicami polskich miast. W Orszaku uczestniczyli też mieszkańcy Kępna. Uroczystość Trzech Króli w Kępnie rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Marcina, podczas której dzieci i młodzież przedstawiły jasełka. Tuż po mszy sprzed kościoła wyruszył barwny korowód złożony z mieszkańców, którzy na czele z gwiazdą betlejemską w przebraniu i koronach na głowie ruszyli ulicami miasta, by dotrzeć na kępiński rynek. Nasz następny król i to będzie 12. Drugie zawołanie w tym roku o Chrystus się urodzi, nas to swobodzi. Mówimy, Chrystus się urodzi. Tu jest. Cześć. Ja tu. Tam w przygotowanej stajence trzej królowie Kacper, Melchior i Baltazar pokłonili się maleńkiemu Jezusowi i świętej rodzinie. Trzej królowie, magowie przyszli oddać cześć Panu i potem poszli inną drogą. Nie zgodzili się z tym, co Herod chciał. Byli uczeni, więc wyczuli na pewno, co on chciał, co zmierzał i dlatego poszli inną drogą, a my na tę pamiątkę przychodzimy, aby uczestniczyć w tym orszaku i przypominać o tym, że Bóg się rodzi. Mieszkańcy dopisali i chętnie wzięli udział w tym wyjątkowym wydarzeniu. Orszak Trzech Króli był także okazją do wspólnego kolędowania. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój...